Witajcie w czwartym odcinku, tutaj Church Channel, czyli słuszna strona wiary. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam rodzaje katechetów, ale najpierw coś o czarodziejce z Księżyca. Widzieliście kiedyś tą bajkę? Co mówiła mama? Nie oglądaj tego, tam jest za dużo czarnej magii. No, a co na to tata? Wyłącz to gender, bo nie pójdziesz na noc do koleżanki! A teraz przed Państwem katolicka wersja czarodziejki z Księżyca. Specjalnie dla Was. Katechetka z Księżyca, odcinek pierwszy. Jesteśmy dzielne, piękne katechetki i omijamy sobie dyskoteki. Dlatego szminkę nosimy dla beki, od wiatru bolą nas nerki. To przez te krótkie sukienki kupujemy drogie leki. Kto oglądał tę bajkę, ten ma zrytą psychę. Nie podniecaj się tak, Władziu. Hejka, jestem Robert Bellarmin, patron katechetów. Katecheta to osoba kształtująca kręgosłupy moralne waszych dzieci i nauczająca prawdy wiary. Niestety niektórzy wolą etykę, sądząc, że nie narzuca im się poglądów. Tymczasem wychowawcy etyki i tak muszą przyjąć jakiś system wartości, czy to kartezjański, czy pitagorejski. Ja kocham hedonizm. Katecheta jest wychowawcą i świadkiem wiary. Spoczywają na nim obowiązki szkolne i wychowawcze. Przedstawiamy Wam nowe perfumy świętej Hildegardy o zapachu kadzidła kościelnego. Będziesz pachniała, jakbyś dopiero co wróciła z kościoła. A teraz przed Wami ekipa Church Channel, która zademonstruje Wam rodzaje katechetów. Dobrze, ci wszyscy usiedli, to słuchamy. Pewnego dnia nad Jeziorem Galilejskim... Nie baw się teraz! Spotkał Jezus dwóch... I wtedy Pan Jezus powiedział: udzielajcie chrztu in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Następne ćwiczenie, drogie dzieci, 4 razy 25 metrów kraulem. Pierwsza przerwa Ojcze Nasz, druga pod Twoją obronę, trzecia zdrowaś Mario. Proszę bardzo, hop! Szczęść Boże, drogie dzieci, nie... Natalio, Karolino, macie za duże dekoldy, dziewczynki! Tak powinnyście wyglądać! Drogie dzieci, dzisiaj porozmawiamy o świętej Jacyncie, ale muszę najpierw sprawdzić, co na to mówi przewodnik metodyczny. Punkt 5. Musimy wyjść na dwór. Nie ma podpisu, nie ma bierzmowania! Proszę pana, ja, proszę pana! Proszę, Iwonko. A czy Bóg jest w stanie stworzyć kamień, którego nie podniesie? Church Channel i wszyscy nasi współtwórcy, chcemy Wam złożyć życzenia szczęśliwego nowego roku! Ej, kto to miała skotą? Idźmy turmy, ziemi jak dziadki, na serce ma. Rychi matki, czy nas nęka życia trudu?